Wojtek, robimy babeczkę? Tak! Maju, będziemy robić babkę? Nie. Znaczy się, że tak? Tak. Wojtek, będziesz robił babkę z tatą? Tak! Czy ty się obrudziłaś jedząc coś? Nie w siebie, córko. Dobra, moi drodzy, zaczynamy od przepisu. 5-6 jajek. Jajka, jak widać, bądź nie widać, z własnego wychowu sam je wykluwałem. Nie, no, żarty żartami. 6 jajeczek w moim przypadku. Tak, Wojtuś? Tak. Okej. I teraz 6 takich jajeczek wtłukuję sobie do takiej miseczki. Tak. Okej. Wbijamy jajka. Nie umiem tego zbytnio robić, ale... Co? Ten glut się nigdy nie chce urwać. A jak mi chcesz teraz pomóc, kochanie? Rękami. Rękami? Może wyrzucisz po prostu jajeczko. Co na zdrowie, Wojtuś? Tak. To wyrzuć jajeczko. Tylko pamiętaj, rączki umyśmy trzeba będzie zaraz. Włączaj. 150, 60, 70, 80. A dziecię go dalej włącza. I tutaj na takie... I tutaj ustawiamy takie z góry i z dołu, żeby było. Jedna szklanka. Jeszcze pół, tak na oko. Nie, no to jeszcze za mało. Trochę za dużo, ale będzie. Dobra, półtorej szklanki. Czekajcie. Właśnie mi się porąbało. Miało być pół szklanki cukru, a półtorej mąki. No to dobra, jak z tego wybrnąć teraz? Dwa razy więcej. Oho, ho. Czekaj, no wybiorę łyżką trochę. No nie wybierzesz tego, poza tym ile wybierzesz? Na pałę wybierzesz. Lepiej na pałę niż ten. To może dać więcej mąki chociaż? Chyba, że tak o teraz ten cukier zabrać. No. Poczekaj, co ci tam zrobię. Dobra, wybrane trochę tego cukru. Dobra, nie wiem co z tego wyjdzie teraz, no ale próbujemy. I teraz do tego będę dosypywał półtorej szklanki mąki. Ups, za szybko. Zaraz półtorej szklanki, może dam dwie, jednak trochę więcej. To będzie przykład, jak nie robić babki. Co? Za dużo. Za dużo? Nie. Za dużo. Nie jesteś strażakiem? Teraz 120 ml oleju. Przed chwilą nie nagrywałem, jak go nalewałem. Przez pomyłkę. To przez tego małego strażaka chyba, co? Jesteś mały strażak? Że bierzemy nasz olej i chlust. Powinno się go pomału dolewać. Nie tak jak ja. I dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Nie mam jak tego jedną ręką, nie mam sobie tego nagrać, więc po prostu wrzucę tam dwie łyżki proszku do pieczenia. Poczekam, aż to się wymiesza.
Jak ta babka wyjdzie, to będzie cud. Myślałem, że tam końcówka proszku do pieczenia jest. Dałem jedną łyżkę, wyskrobałem pół, dałem półtorej. Mówię, o, została chyba końcówka. I wsypałem, a tam było jeszcze ze dwie łyżki. Trochę aromatu teraz. Ja dałem pomarańczowego. To nie może się udać. A żona robi takie coś. Co to jest? Kosmos. Kosmos żona robi. Tutaj jest taka cerata. To ze starego obrusu zostało, tak? Nie, to z dywanu. To z dywanu. Co problemu? Tylko wiesz, że tej babki będzie więcej niż zawsze. To ja nie wiem, czy na jedno wejdzie. To dam ci drugą jeszcze taką mniejszą blaszkę. Kurczę, blaszkę. A bo dobra, do jednej też się uda. Będzie git. Jak chcesz. I tak będzie porażka. Zrobiłeś tak. Teraz część dajemy. Ale tylko część. Nie wziąłem sobie takiego tego gałgana. Znasz mi tego gałgana? I tutaj jeszcze dodamy kakao, żeby było trochę kakaowe, ale nie kałowe. Teraz dodaję kakao. Wątpię, że to będzie słychać przy tym robocie. Dodałem kakao. No pewnie, że możesz mi pomóc. Odcimaj. Może to pisać? Nie, bo cię brzuszek będzie bolał. Nie, bo to jest surowe ciasto, ty nie możesz tego lizać. Właśnie nie wiem, jak jest tym ciastem, bo ja zawsze zjadam te końcówki, nic nie jest. Tatusiu. Słucham cię, Majeczku. Lisz! Tatuszu, lisz! Dziecku nie pozwalasz, a sam liżesz. A niby brzuch od tego boli, nigdy mnie nie bolał, to jest dobra. I potem będziesz tą samą wylizaną łychą tutaj wlewał i my będziemy twoje zarazki mieli. Przepraszam bardzo, ale z waszej czwórki jestem z domu. Ty masz? Ja bym powiedziała odwrotnie. A tu nie chodzi o psychikę. No i teraz wlewamy to. Nie ma jeszcze, teraz tatuś wlewa. Teraz zobacz, jak tatuś wlewa. Dobrze. Dobrze mi się wyszło? Udało? Tak. Świetnie. To będzie dobra babka? Okej. Okay. Jak ktoś wie, to w komentarzach. Ktoś wie, to może w komentarzach napisać, o co chodzi, że nie wola na przykład takiej mąki. Myki, że to niby kiszki się poskręcają czy coś. Moje kiszki mają się dobrze po tym. Chyba, że ja mam myśli kiszkę. Pokaż auto, Wojtusiu. No i teraz się nagrzał piekarnik. Samochód. Jaki to samochód? Mogę dotrzymać. Ja teraz mam suchara, jako że mamy okres świąteczny. Wiecie, czemu choinka nie jest głodna? Bo jodła. Uwaga, dzieciaki. Tata otwiera piekarnik. Nie podchodzić, tam gorąco. Gorąca. I teraz... Aha, u mnie jest 19.23, to jest 14.02. Czyli tutaj na tym, to nie wiem, za 40 minut wszędzie zetnąć. No to, a to żona zerknie. Zaczekaj, no to przecież tu się ustawia. Patrz, żona umie ustawić to. A ty wszystko tak ustawiasz. Mnie ustawiasz, zegarek ustawiasz. Tak, ja cię ustawiam. Oj, 50 minut, za dużo. No to nie wybuchnie? Nie. No i dobra. Rudolph the Red Nose Reindeer, have a very shiny nose. Idę teraz. Dobra, ogarniam ten bajzel. Przecież wszystko jest tak było prawie, że oprócz tego bałaganu całego. Idę do Nory nagrywać odcinek o lutownicy. Jaka smakowita babka. Co to za rączki małe? A ty głodna jesteś? Nie. Wojtuś, jak myślisz, babka już jest smaczna? Tak. Można już ją jeść? Tak.
Mariusz, jeszcze gorące skarbie. I też kolejny, wydaje mi się, że mit, że nie wolno gorącego pieczywa jeść. Za dzieciaka całe, zresztą żona tak samo. Biegało się do piekarni, chleb po 25 groszy kupował, taki gorący, że aż, tak, świary tak zwane, aż w ręce parzyło. I się jadło całe życie, całe dzieciństwo, całą podstawówkę. Zamy? No a jak? Zobaczymy, jaki pagaj wyszedł. Uwaga, nie ruszaj, Wojtyniu. Na pewno będzie słodka jak czort. Jest, piękna. Jak zwykle. Mówiłam ci, że wyjdzie, że cukier nie ma. Nawet ciekawa, jaka w smaku jest. Moja. Dzieci już jadły, bo odkryłam tą górę. Aha. Czy ona była wyższa? No tak, już pokazywałam ci zdjęcie. Majeczko, za chwileczkę. Mamo. Piękna babeczka. Dam ci. Dam talerzyk, już odkryłam. Bardzo ładna wyszła mięciutka. No dobra, teraz ja wezmę kawałek. I zaraz wam powiem. Smaczna? Macia? No smaczna. Pichota. Pichota? Pichota. Pichota. Bardzo fajna wyszła. Tak. Czy jakiś z tego morał, że tej babki nie da się spieprzyć? Zrąbałem trzy rzeczy po drodze. A wyszła smaczna. Nie mają? Koniec tego dobrego, moi drodzy. Ja babeczkę wcinam, a wy jak widzicie, sam czas przyrządzenia, jak swego czasu robiłem te babki praktycznie codziennie, co drugi dzień, to to trwało może z... 7 minut. Kiedyś liczyłem, pamiętasz, kiedy mi wyszło? 6-7 minut po złożenie tego do piekarnika. Więc szybko. A więc, moi drodzy, jeszcze raz muszę zagrać zakończenie, ponieważ jak zwykle miasto moje takie piękne, coś się działo, godzina 20, ktoś szarpie za... nie no, dobra, 21, ktoś szarpie za klamkę, próbuje bić się, Bóg wie, co tam się dzieje, psy szczekają. Dzień jak co dzień. Więc, moi drodzy, babka się udała, zjadłem ten kawałeczek, jest smaczna, jak widzicie, chyba nie da się jej naprawdę schrzanić, bo zrobiłem wszystko, co mogłem źle. I później ten cukier dowaliłem, który wybierałem później, łącznie troszeczkę z białkiem z jajek. Dodatkowo jeszcze skopałem, dałem za dużo tego cukru pudru do pieczenia. Proszku do pieczenia dałem dwa razy za dużo. Dałem trochę więcej na oko mąki, o pół szklanki. No i co? I wyszło jak zawsze. Trochę większa wyszła jedynie. Więc jeżeli chcecie, to macie taki prosty, sprawdzony sposób. Szukałem różnych na internecie, różne próbowałem. Ten jest, mi się wydaje, że najprostszy i jest smaczny. Nie jest może najsmaczniejszy, ale jest smaczny. Taki kreatywny vlog Gotuj z Kreatorem. Trzymajcie się i hejka.